Budo, Loki. Dobra, najpierw podstawę. Którą częścią uderzamy? Przede wszystkim uderzamy kością piszczelową oczywiście. Staramy się uderzać mniej więcej tą częścią, dolną częścią piszczelową. Dlatego, że mamy większy zasięg. No wiadomo, w walce zdarza się, że się nie zawsze da radę, dajemy radę uderzyć idealnie tą częścią, którą byśmy chcieli. Tu mamy mniej więcej największy zasięg i to tą częścią staramy się uderzyć. Kolejna sprawa. Podczas kopnięcia, początkowo przenoszę podobnie jak w kopnięcia frontalne. Ciężar ciała, jeśli kopię lewą na nogę tylną, hop, zobaczcie. I teraz tak, w momencie kiedy będę kopał, skręcę nogę podporową. Hop, i wracam. Bardzo ważne jest, żeby był skręt nogi podporowej. Raz. Noga prawa, podobnie. Przeniosę ciężar ciała na nogę przednią, noga do przodu, hop, skręt, uderzam, wracam. No i tu mamy dwie możliwości. Albo kopiemy stopą obciągniętą, jak u mnie, albo można kopać. Stopa jest do przodu i tutaj nawet nakładam palce na kość piszczelową. Do wyboru, do koloru, jak kopię tak, można tu kopać tak. Jedna i druga wersja są poprawne. Jak skręcamy stopę? Pamiętamy, że jeśli kupimy prawą nogą, bo u mojej buta na odwrót to będzie lewa, ta noga z tyłu, ta mocniejsza, będziemy się starać mocno skręcić nogę podporową, w tym wypadku lewą. Dlaczego? Żeby jak była jak największa siła. Hop, tu. A gdzie mocno skręciłem nogę? Mniej więcej po 90 stopni. Tak? Jeśli będę kopał nogą przednią, wykroczną, to skręcę tu mniej więcej jakieś nogę 30 stopni. Zobaczcie. Hop. I tyle. Loki wewnętrzne dosyć słabe, więc raczej go możemy traktować jako rozpraszającą uwagę przeciwnika od właściwej techniki. Dobra. I teraz zobaczycie sobie na tarczę, wam pokażę. Które miejsce kopiemy? Jeśli kopię prawą nogą, tu, tutaj. Staram się, oczywiście, może tak, sportowo nie wolno kopać kolano. Poza salą gimnastyczną, jak najbardziej, jak się spotkamy z jakimś brzydkim, złym człowiekiem. Natomiast sportowo kopiemy tak, powyżej kolana tutaj, możemy kopać. I tutaj, na drugi przyczep mięśnia. Albo tu, albo tu. Oczywiście jak kupimy precyzyjnie cały czas to samo miejsce, to może być środek mięśnia. Tak? Możemy tutaj kopać, 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 byle w to samo miejsce. Ale najlepiej taktycznie jest tu albo tu. Nogą przednią, pozwólcie. Nogą przednią będziemy kopać tutaj. Tu raczej dość do pachwiny nie, bo przeciwnika możemy trafić w torbę, co jest bardzo, bardzo niepożądane. Dobra. I zobaczcie sobie na tarczę. Wewnętrzny. Jak powinniśmy kopać z gardła? W momencie, kiedy przeciwnicy są mniej więcej równej wysokości, nie daje Boże, że nasz przeciwnik jest wyższy od nas, to jest taki sam dystans, w którym ja go kopnę low kickiem. On mnie może uderzyć lewą lub prawą ręką, oczywiście czasem prosto. Więc jeśli będę kopał w taki sposób, to jego udo, jedno moje kopnięcie na pewno wytrzyma, a moja głowa, jego prawo proste, niekoniecznie. To samo druga noga, jeśli tu kopię, hop, mogę też w identyczny sposób skontrowany. Noga na pewno wytrzyma, przynajmniej jedno kopnięcie.
Ręce wysoko. Kopię. Druga. Wysoko, tak? Jestem tu gotowy cały czas, że on po kopnięciu może kontynuować ze mną walkę, kontrolować. Dobra, czubki. Najczęściej pojawiające się błędy przy tego typu technikach to są: przede wszystkim opuszczam ręce i kopię. Druga rzecz, nie skręcam nogi poporowej. Czyli jest sytuacja tak, kopię na wyprostowanej nodze. Co powoduje, że można uszkodzić kolano, a dwa, siła i zasięg kopięcia są sporo mniejsze. Więc pamiętajcie o tym, żeby koniecznie, absolutnie skręcać nogę podporową. Prawą. Jak prawą kopię, lewa jest podporową, zobaczcie. Tu skręcam nogę. Widać? Będę kopał lewą, prawa noga podporowa skręcona. Widać? Tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.